kredyt studencki to taki specjalny rodzaj kredytu. W odróżnieniu od takich standardowych kredytów, tutaj nie trzeba mieć zdolności kredytowej, a wręcz przeciwnie, właściwie im niższy dochód, tym łatwiej taki kredyt uzyskać. W zeszłym roku takim progiem była kwota 2,5 tysiąca złotych na osobę. Jeżeli dochód był wyższy, to takiego kredytu nie można było uzyskać. A kredyt właśnie z racji tego, że służy wsparciu tych studentów z mniej zamożnych rodzin, taki kredyt jest bardzo tani. On właściwie można powiedzieć, że w ogóle nie jest oprocentowany przez cały okres studiów i przez 2 lata po ich zakończeniu. Po takim okresie dopiero zaczyna się spłata rat, więc osoba, która skończy studia, ma jeszcze trochę czasu, żeby znaleźć pracę. No i wtedy też dopiero zaczynają naliczać się odsetki, ale również wtedy one są bardzo niskie. Obecnie takie oprocentowanie to jest 0,87%, więc mniej niż 1% w skali roku. Kredyt jest więc i tani, i też może wspierać właśnie tych studentów z mniej zamożnych rodzin. Ale kwota tego kredytu nie jest zbyt wysoka. On nie jest wypłacany tak jednorazowo, ale co miesiąc, przez 10 miesięcy w roku, oczywiście w tych miesiącach, kiedy trwa nauka, wypłacane jest po 600 zł co miesiąc. Czyli wszyscy, którzy skorzystają z tego rozwiązania, dostają dokładnie taką samą kwotę. Oczywiście kredyt można spłacić wcześniej, można też, jak znajdziemy pracę jeszcze przed zakończeniem studiów, już wcześniej z niego zrezygnować, ale jeżeli nadal te pieniądze będą nam potrzebne, oczywiście możemy do końca studiów je otrzymywać i możemy, co ważne, wydawać je w dowolny sposób. Nie ma tutaj jakiegoś ograniczenia, że koniecznie musimy te pieniądze wydać na książki czy na akademik. To student decyduje, na co te pieniądze wydaje. Bank już tutaj nie ingeruje w to. Co ważne, tylko żeby dostać taki kredyt, trzeba złożyć wniosek od 1 października do 15 listopada i możemy go złożyć tylko w 4 bankach: w PKO BP, PKO SA, SGB i BPS.